Witam wszystkich serdecznie w moich kolekcjach autografów. Dzisiaj super dzień, muszę Wam pokazać wspaniałe moje okazy do kolekcji, które udało mi się dzisiaj zebrać od piłkarzy Lecha, od piłkarzy i trenerów Lecha Poznań, ponieważ dzisiaj Korona gram z Lechem Poznań. Poszliśmy na spotkanie z piłkarzami i zaraz Wam pokażę efekty tego spotkania. Przy okazji pozdrawiam kolegów, którzy dzisiaj ze mną byli, Patryka i Marcina, bo razem wspólnie żeśmy sobie pomagali i dzięki temu mogę Wam pokazać efekty takiego zbierania autografów. I od razu Wam pokazuję, to są karty Lecha wydawane na sezon 2014-15. Zobaczcie, tak wygląda karta Lecha na ten sezon. Bardzo fajnie, że Lech jak zwykle nie zawodzi kibiców i wydaje karty, takie fan karty, na których można bardzo fajne autografy zebrać. I tutaj mamy, zobaczcie, z numerem 1 Jasmin Buric. I od razu oczywiście podpisywałem wszystkie karty, jeśli mi się udało zdobyć jakąś kartę piłkarza Lecha i jest on jeszcze w tym sezonie, to od razu możecie zobaczyć. Karta z sezonu 2013-14, Jasmin Buric na karcie bramkarze. I Jasmin Buric na zwykłej karcie Panini bazowej. Następny super okaz, bo bardzo rzadko zdarza się, żeby piłkarze ze Szkocji występowali w polskiej ekstraklasie, ale tu mamy Barry Douglas, odkąd został trenerem Lecha. Maciej Skorsza to podstawowy piłkarz Lecha, który bardzo dobrze się teraz wpisuje. I Lech w ogóle ma super formę. Mam nadzieję, że dzisiaj w Kielcach nie pokażą swojej pełnej formy, bo liczę na to, że jednak z całym szacunkiem do Lecha Koronie uda się zdobyć jakiś korzystny wynik, za który uważałbym nawet remis, no bo o zwycięstwie to myślę, że będzie bardzo trudno, chyba że jakoś mecz się ułoży po naszej myśli. I tutaj następna karta, młody Tomasz Kędziora, obrońca. I widzimy tak. No i tutaj były reprezentant Polski Łukasz Trałka, były gracz Polonii, Warszawa. O, tu zresztą mamy Polonia, Warszawa, Pogoń Szczecin, Krzyżostrowiec, Lechia Gdańsk. Także troszkę klubów zwiedził, a teraz jest podporą, pomocnikiem Lecha Poznań. I tu mamy super kartę, słuchajcie. Mam nadzieję, że za kilka lat to będzie rewelacyjna karta, bo że Carolinetti pokaże nam się z super strony i już niedługo wyląduje w jakimś zagranicznym klubie i tam będzie kontynuował na przykład dobre występy. Na przykład Roberta Lewandowskiego potwierdzi to, że nie tylko Robert w Europie może zagrać super i Karol też coś tam osiągnie w dorosłej piłce. Mam nadzieję i życzę mu tego. Tu mam jeszcze Karola Linettego na karcie z sezonu 13-14. Zobaczcie. Oczywiście wszystko z podpisem. I następna karta. Boże, już mi się od tego dzisiejszego gadania język plącze. I karta gwiazdy Karolinetti z sezonu 14-15. Podpisana. Tutaj mamy kartę byłego gracza Zagłębia Lubin, byłego reprezentanta Polski Szymona Pawłowskiego. Mam nadzieję, że odzyska formę, jaką miał w Zagłębiu i też coś jeszcze pokaże w dorosłej piłce i może jeszcze w reprezentacji zagra. Także Szymon Pawłowski, życzymy powodzenia. I tu mamy Giorgio Lovenkrić, super karta węgierskiego internacjonala, który występuje w Lechu Poznań i prezentuje się bardzo dobrze, strzela dużo bramek, bardzo dużo asyst, także też karta. No i zaraz Wam pokażę oczywiście tą kartę, na pewno każdy kto zbierał ekstraklasę z sezonu 14-15 ma, ale pokażcie mi swoje podpisy oczywiście tutaj zebrane na tej karcie. Tak bardzo jak ona jest popularna, tak pewnie mało z Was ma podpisaną, a ja mam i taka limitowana edycja z podpisem. Myślę, że rewelacyjna karta do kolekcji każdego. I życzę Wam, żeby Wasze karty też były podpisane, bo wtedy zyskują one oczywiście sporo. Tu następna karta, kluczowy zawodnik.
sezonu 13-14. I następna karta gwiazdy też sezonu 13-14. Naprawdę ten dzień dzisiaj bardzo udany. Udało nam się podpisać praktycznie wszystko, co mieliśmy. Jakie mieliśmy karty, to każdy sobie bez problemu podpisał. Robiliśmy sobie zdjęcia z piłkarzami i trenerami Lecha. Przy okazji też miłe rozmowy. Darko Jeftić. Darko się troszkę obraził, bo żeśmy go nie rozpoznali, ale to już takie niuanse. I tutaj mamy Dawida Kownackiego. Ja akurat nie wziąłem tej karty dłużej. Wyobraźcie sobie, że przeczytałem, że grał on wczoraj w meczu drugich drużyn i pomyślałem, że na pewno go nie będzie, a tu się okazało, że Dawid jest. Spróbuję jeszcze podpisać, bo mecz będzie dopiero o godzinie 15, także wezmę tą kartę dużą Lecha na mecz i będę próbował od Dawida uzyskać podpis na niej, żeby już mieć komplet tutaj piłkarzy Lecha. Szymon Drewniak też dzisiaj się znalazł w kadrze na mecz z Koroną. I tu karta z sezonu 13-14 Szymona Drewniaka. No i nasza supergwiazda, myślę, że największa w tej chwili w Lechu, Kasper Hamalainen. Świetny piłkarz, bardzo fajny człowiek. Udało nam się też z nim chwilę porozmawiać. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mówi po polsku. Jak na ten czas, którym jest w Polsce, to naprawdę w ogóle Skandynawowie myślę, że mają super predyspozycje do nauki języków, bo którego nie poznałem, to bardzo szybko mówił w kilku językach. Angielski to u nich podstawa praktycznie, jak ich język, to tak samo po angielsku każdy Skandynaw mówi. I tutaj mamy Kaspera, oczywiście z Finlandii, na karcie Lecha. I kolejna karta Kaspera z sezonu 13-14 na karcie Panini. Tutaj już mamy sezon 14-15, karta bazowa Panini. I kolejna limitowana edycja, super karta Kasper Hamalainen w barwach Lecha Poznań na karcie limitowanej, super podpis. I następny były kapitan Lecha Poznań, bardzo dobry obrońca, chociaż troszkę ostatnio miał pecha. Hubert Wołąkiewicz z numerem 20 gra w Lechu. Tu mamy kartę wydaną przez klub i od razu karta Panini z sezonu 13-14. Oczywiście podpisana. I tutaj mamy Paulus Arajuri. Rui to piłkarz też z Finlandii, bardzo dobry obrońca, bardzo wysoki, dobre warunki fizyczne. Niestety tam troszkę miał problemów z kontuzjami i w początkowej fazie, kiedy przyszedł do Lecha, no, kontuzje przeszkodziły mu w występach, ale teraz już powoli wraca do formy i coraz częściej będzie na pewno teraz już grał. Bardzo też sympatyczny, jak wszyscy Skandynawowie, bardzo fajny piłkarz. I człowiek, bo to jest ważne, że też nie każdy piłkarz jest sympatyczny. Niektórym woda sodowa uderza do głowy i ciężko się z nimi dogadać, ale akurat tutaj u piłkarzy Lecha żadnego takiego nie ma. Wszyscy są bardzo fajni i bez problemu dzisiaj nam podpisywali te foty, te karty i pozowali do zdjęć. Kto tam chciał, to mógł sobie z nimi zrobić zdjęcie. Także super dzień. Tu mamy Luisa Henriqueza. Taka karta Lecha podpisana. Dariusz Formela też się znalazł w kadrze na mecz z Koroną. I nowy, znaczy nowy. Odkąd Maciej Skorża jest trenerem, to zaczął stawiać na Macieja Gostomskiego. I teraz to jest pierwszy bramkarz Lecha Poznań. Także myślę, że duża niespodzianka, bo Jasmin Buric jest rezerwowym, a Gostomski jest pierwszym bramkarzem. I tutaj zobaczcie, następna karta. Marcin Kamiński, były reprezentant Polski, który był w kadrze na Mistrzostwa Europy w Ukrainie i Polsce. I tu mamy kartę właśnie Marcina Kamińskiego w barwach reprezentacji. To akurat miałem już od jakiegoś czasu, niestety niepodpisaną, a dzisiaj udało mi się
podpisać tę fotkę i teraz mamy taką oficjalną kartę wydaną przez PZPN, podpisaną przez Kamińskiego. Także też jestem bardzo zadowolony, bo to kolejna karta do mojej kolekcji autografów reprezentantów Polski. I następna, Mohamed Keita. Póki co jeszcze nie pokazał swoich wielkich umiejętności, ale coraz lepiej gra i wszyscy liczą w Poznaniu, że jeszcze pokaże swoją klasę, bo podobno technicznie jest super piłkarzem. A zobaczcie, Mohamed Keita gra w reprezentacji Norwegii, znaczy gra, jest w kadrze Norwegii i ma obywatelstwo norweskie. No i jedna z większych gwiazd, myślę, że jeden, że wszyscy podobnie myślą, że naprawdę super napastnik, Zaur Sadajew. Bardzo dobry napastnik, teraz miał też kontuzję, 3 tygodnie przerwy, ale w swoim pierwszym meczu, czy właściwie w drugim w barwach Lecha z Zagłębiem, z Zawiszą Bydgoszcz, naprawdę zagrał super, szczelił tam bramkę, miał chyba ze 3 czy 4 asysty, także super, super piłkarz i napastnik, bardzo waleczny, dodaje dużo drużynie pewności w ataku i cały czas nęka obrońców. Zobaczcie, tutaj mam jeszcze jedną. To już jest wywołana fotka Zaura Sadajewa, też z podpisem w barwach Lecha. To jest jak przyszedł do Poznania. A tu jeszcze wywołana taka fotka w barwach Lechii Gdańsk. Dziwię się w Gdańsku, że oddali takiego piłkarza, bo wydaje mi się, że to jest, jeśli chodzi o napastnika takiego walczącego, coś w stylu Macieja Koszyma, to w tej chwili to jest najlepszy napastnik w polskiej lidze. Taki wspomagający klasyczną dziewiątkę, no taki walczak pola karnego. Super piłkarz, naprawdę. I już końcówka, zobaczcie. Drugim trenerem, pomocnikiem Macieja Skorży w Lechu Poznań jest Tomek Rząsa, rewelacyjny piłkarz, 36-krotny reprezentant Polski i piłkarz wielu klubów, między innymi z Feyenoordem zdobył puchar UEFA dawniej. Teraz Liga Europejska, znaczy teraz ten puchar nazywa się Liga Europejska, a kiedyś to był puchar zdobywców pucharów i puchar UEFA i właśnie z Feyenoordem Tomek Rząsa zdobył puchar UEFA. Rewelacyjny piłkarz i bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, który nigdy kolekcjonerom nie odmawiał podpisów i zawsze na listy odpowiadał i zawsze można było liczyć na w którym klubie by nie grał, to że Tomek odpisze. I bardzo go serdecznie pozdrawiam. Naprawdę super człowiek. Tu jest karta wydana na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. Tutaj taka karta kadry wydana na licencji PZPN przez Słowo Ludu. Też fajna, ładna fotka. I tutaj już jako kierownik drużyny, tak? Jako kierownik drużyny w reprezentacji polskiej był kierownikiem drużyny u Fornalika, a teraz jest drugim trenerem Lecha Poznań. Razem z Maciejem Skorżą prowadzą Lecha teraz do sukcesów. No i ostatnia karta, niestety oczywiście klubowe. Klub nie wydał jeszcze karty Macieja Skorży, ale mamy tutaj wywołaną fotkę, taką sobie wywołałem i dzisiaj pan Maciej podpisał mi ją. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo fajny, sympatyczny i przede wszystkim niesamowicie dobry trener. Myślę, że jak na polską ligę, to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy trener w polskiej lidze i w ogóle w Polsce w tym momencie. Także zobaczcie, tyle aż kart udało mi się podpisać. To jest cały zestaw, także jestem bardzo zadowolony. Wszystkim polecam zbieranie autografów, bo to niesamowita pasja i niesamowite przygody można przy tym przeżyć, a przede wszystkim poznać wielu wspaniałych piłkarzy i ludzi związanych z polską piłką. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wytrzymali do końca, bo naprawdę myślę, że warto, bo fajny zestaw autografów udało mi się dzisiaj zebrać. Zapraszam do kolejnych filmików, zapraszam do komentowania i jeśli macie jakieś pytania,
do pisania, szczególnie na fanpage'u. Zawsze tam się staram odpowiadać. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.